No, znacznej liczby kobiet, prawniczek, lekarek w sejmie i władzach y, administracyjnych nie porusza się u nas najważniejszego problemu handlu kobietami i gwałtów. Znalazłem przypadkowo taki artykuł, który dokonuje porównania liczby gwałtów w krajach rozwiniętych i w krajach powiedzmy zacofanych. Okazuje się, że największa liczba gwałtów jest w Stanach Zjednoczonych, tym najbardziej miłującym pokój państwie. W roku 1999 na te 300 ponad milionów ludzi zanotowano prawie 90 tysięcy gwałtów. W Australii było w tym samym mniej więcej czasie ponad 15 tysięcy gwałtów, we Francji ponad 8,5 tysiąca gwałtów, w Polsce. Ponad 2400 gwałtów zgłoszonych. Oczywiście istnieje żaden, jeszcze nie wiem, pewien margines niezgłoszonych. Pytanie. Ogólna liczba może nie odpowiadać sytuacji w danym kraju, ale tak zwany współczynnik bardziej odpowiada, okazuje się, że kraje takie jak Węgry yy, czy Grecja miały znacznie mniejszą liczbę gwałtów, Przypadających na y, 10 tysięcy ludzi niż kraje te tak zwane miłujące pokój. Liczba gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców w krajach bogatych największa jest w Australii, w Kanadzie, w USA. Natomiast i Polska ma też całkiem duży współczynnik ponad 6,2 na, na 100 tysięcy. Natomiast w Turcji jest najmniejszy. Mimo, że tam kobiety rzekomo są w czarczafach i, i, i są sponsorowane. Czyli nie ma bezpośredniego związku pomiędzy tak zwaną praworządnością i emancypacją kobiet, a tym, co chyba jest najgorsze dla nich gwałtami. I proszę zauważyć, że pomimo powstawania nawet filmów o kradzieży i handlu kobietami, szczególnie na przykład w Jugosławii, gdzie handlem zajmowały się organizacje podlegające pod ONZ, nic się nie zmieniło. Kradziono, uporywano kobiety z Ukrainy do burdeli, których, których korzystali pracownicy ONZ-u. Problem jest w tym, także w Polsce, że powstaje nadmierna ilość aktów prawnych. Ta nadmierna ilość aktów prawnych ma tylko jeden cel. Zamącić prawo w danym terenie. Stara zasada rzymska mówiła, że nieważne jest, jakie, jakie jest prawo, ale musi być trwałe. Proszę zauważyć, po y, tak zwanej upadku państwa rzymskiego w 476 roku wszystko zostało, tylko organizacji państwowej nie było. Moja zdanie jest w ogóle takie: to gildie kupieckie tworzą rozwój, nie rządy, nie państwa. Gildie kupieckie swoimi powiązaniami wymagały istnienia tak zwanych straży. No bo jak jakaś karawana szła przez tam jakieś w to musiała mieć ludzi zarówno do noszenia, jak i do obrony ewentualnej, bo zawsze byli tacy, którzy chcieli napaść. I po tysiącu lat z tych ochroniarzy karawan stworzyła się warstwa rycerska, bo kościół katolicki ją przejął. Wprowadził zasady walki i tak dalej, te turnieje wszystkie tam co wolno, czego nie wolno i tak dalej. Ale to zostało do dzisiaj. Proszę zobaczyć, jak to łatwiej można prześledzić na przykładzie Ameryki. Najpierw w, ty, y, w 1620 1621 roku, na Flowers te pierwsze osady powstawały. A potem powstawały banki. A zaraz jak banki powstały, w XIX wieku powstała agencja Pinkertona. No bo byli ludzie, którzy napadali na banki i trzeba się było bronić. Więc powstała agencja Pinkertona. Była bardzo znienawidzona, bo ona się nie bawiła w żadne sądy, tylko po prostu zapijała. Efekt był taki, że no to zaczęło mieć negatywne wrażenie. To, co zrobili, FBI założyli. FBI było bardzo dobre do II wojny światowej. No bo bandyci też zmądrzeli i zaczęli, to, co skradli, wywozić do Meksyku, tam w Wenezueli i tak dalej. No to, co zrobili, CIA stworzyli. I CIA już może działać na całym świecie. I mamy przykłady, a mam tam gdzieś listę. 60 zamachów w ciągu ostatniego 50-lecia było robionych w różnych krajach. Wybory były robione przez CIA. A CIA podlega City of London Corporation, bo znajduje się w dystrykcie Columbia. A dystrykt Columbia nadal jest lędem City. Otóż raport Grand Thornton. Podaje, że w 2017 roku weszło w życie 27 100 stron nowych aktów prawnych, czyli ustaw i yy, ministerialnych zleceń. Kto jest w stanie to przeczytać? Biorąc średnio pod uwagę, yy, że na stronę trzeba co najmniej 5 minut, żeby ją przeczytać ze zrozumieniem, to potrzebowaliśmy potrzebowalibyśmy 241 dni, żeby zapoznać się z pracami Sejmu i Ministerstw. Jak wiadomo, rok ma tylko 365 dni. W związku z tym nie ma możliwości, żeby jakikolwiek obywatel w kraju znał produkcję rządową. W związku z tym zawsze można udowodnić każdemu przestępstwo, bo jakiegoś tam aktu nie dopełnił. Proszę zauważyć, jak to sprytnie jest zrobione. Z jednej strony obowiązuje zasada prawna, że nieznajomość prawa nie chroni od jego przestrzegania, a z drugiej strony, w ministerstwie nie wiadomo dlaczego zwanym oświatom, nie ma przedmiotu propedeutyka prawa, wstęp do prawa czy coś podobnego, żeby nauczyć przyszłego obywatela, chociaż zasad powstawania aktów prawnych. Nic takiego nie istnieje. Czyli. Jest to typowy sposób otumaniania ludzi. Tworzymy coś, czego ty i tak głupku nie będziesz znał, ale na tej podstawie możemy cię skazać na dowolną rzecz. I tak jest robione tylko w państwach kolonialnych. Jest to ewidentny dowód, że jesteśmy tylko i wyłącznie kolonią. W Stanach Zjednoczonych już chyba 8 lat temu gazety twierdziły, że jesteśmy 52 stanem z prawami dla ludności tubylczej. A ludność tubylcza w Stanach Zjednoczonych jest tylko w rezerwatach. Więc to jest jedna rzecz. Jak się nas wykorzystuje, i to nie od dzisiaj, tylko od wielu, wielu lat, najlepiej świadczy problem pieniądza. Nie będę sięgał do agenta City, yy, zwanego u nas piłsudskim ginetem czy selmanem, yy, który za 800 tysięcy funtów dokonał zamachu stanu. W tym samym czasie co Salazar w Portugalii, yy, Hitler w Niemczech i tak dalej. Ale podam co było po 1945 roku. Po 1945 roku przeciętny Polak zarabiał od 1000 do 2000 zł. Tyle samo zarabiał przeciętny Niemiec od 1000 do 2000 marek. I tyle samo zarabiał przeciętny Amerykanin od 1000 do 2000 dolarów. Piwo kosztowało w Polsce 2-3 złote. W Niemczech 2-3 marki, a w Stanach Zjednoczonych 2-3 dolary. To dlaczego chcąc kupić markę, musieliśmy płacić 50 zł a dolara 100 zł? Proszę zauważyć, co, to, co taka, takie ustawienie wartości powodowało. Węgiel kosztował w Polsce około 300-400 zł za tonę. Ale Amerykanie kupowali to za 12 dolarów. 12 dolarów, to nam mówiono, to jest 1200 zł, czyli nam się opłaca sprzedawać do Ameryki, bo to jest cztery razy więcej, dostajemy. No, wierutna bzdura. Ta różnica w cen, czyli sztuczna wartość dolara do 100 zł była fikcyjna. No dobrze, a kto jest producentem dolarów czy innych walut? 97% tej wartości znajduje się w City of London Corporation. I tylko to centrum bankowe może ustalić różnicę. Pomiędzy złotówką a dolarem. Dzisiaj jest podobnie. Jeżeli tyle samo mniej więcej zarabia Amerykanin, czy Niemiec, czy Polak, i za tyle samo można kupić piwo przysłowiowe, to znaczy, że wartość tego dolara czy tej złotówki jest taka sama. Więc tworzenie różnych kursów walut jest tylko i wyłącznie w interesie banków. To banki podnosząc Różnicę y, wartości jednej waluty w stosunku do drugiej, mogą zarobić i ściągają nadwyżkę pieniądza. Tylko banki wiedzą, kiedy można popuścić i zrobić inflację, a kiedy nie, rzucając na rynek większą ilość pieniądza. Proszę zauważyć, że od tej słynnej inflacji, czyli tego kolapsu, który był w 2007 roku, żaden bank specjalnie nie upadł. Został dofinansowany. Pieniędzmi podatnika, a na jakiej podstawie? Proszę zauważyć, że w Polsce obowiązuje prawo, że Sejm uchwala budżet państwa na dany rok, a rząd ma prawo go tylko wykonać. To na jakiej podstawie rząd, czy nawet poszczególne ministerstwa zaciągają pożyczki w bankach zagranicznych? Ani razu nie słyszałem o żadnej dyskusji sejmowej, że trzeba zaciągnąć jakąś pożyczkę. Kto to ma zaciągnąć, na jakich warunkach i przez ile lat będziemy ją spłacali? My nie znamy nawet banku, który rzekomo nam pożyczył. Czyli możemy stwierdzić z prawdopodobieństwem bardzo dużym, że żadna pożyczka do Polski nie wpłynęła. Sytuacja może być tylko taka, że ktoś coś tam podpisał, a my będziemy przez następne 50 czy 100 lat spłacali te długi. Jeżeli rząd zaciągnął w tej chwili. Od 1989 roku już ponad bilion dolarów, czy tam euro pożyczki, a możemy spłacać mniej więcej 10% naszego PKB rocznie, no to mamy 100 lat do spłacania. 100 lat, to znaczy 3 pokolenia, co najmniej, czy 4 pokolenia nie mogą nic jeść, nic pić, nic budować, tylko cały PKB muszą spłacać jako formę długu rzekomego. Dlaczego mówię rzekomego? Ano dlatego że podobno Gierek wziął pożyczkę tam 10 miliardów dolarów. No i na co ona poszła? Nie na to, że w Polsce pojawiły się pralki i lodówki, bo te powstały tylko dlatego, że zakłady przemysłowe typu na przykład Łucznik nagle przestawiły się z budowy czołgów na budowę pralek i lodówek. Wyraźnie to było podane w tamtych Czasie w gazetach, że polski inżynier jest tak zdolny, że w ciągu pół roku opanował produkcję pralki, lodówki czy tam czegoś innego. Te rzekome pożyczki poszły na budowę rurociągu orientburskiego, celuzowni zabajkarskiej, czegoś tam jeszcze. Czyli w Polsce nikt ich nie widział. Sytuacja wyglądała tak, że Polacy szli do pracy na rurociągu, dostawali tak zwane ruble transferowe. Ruble transferowe. Czyli karteczkę, na której było napisane, że ma tam powiedzmy 1000 rubli transferowych. Sztucznie przewartościowano to, że rubel transferowy był, 52 kopiejki były warte dolara. Bank gdański w tym czasie dokonywał wymiany takiej. Czyli mógł taki robotnik z rury przyjść z karteczką do banku i mu wypłacano tak zwane bony towarowe, czy bony pauskie. Które chodziły po kursie 50-75 zł za sztukę, bo można było za nie kupować w peweksie inne towary. Na czym polegał problem? Ano na tym, że na początku grudnia bank przesyłał do Warszawy do centrali informację, że ma powiedzmy 100 tysięcy rubli transferowych. I dostawał faksem odpowiedź skreślić. I na tym się kończyła, kończył obrót rublem transferowym. Po 1989 roku pan Balcerowicz wydał 140 chyba 9 licencji na skup rubla transferowego. No tak, ale rubel transferowy nie był żadnym pieniądzem. I wymieniano go chyba po 1000 zł za sztukę. Efekt był taki, że nieraz kilkadziesiąt tysięcy rubli transferowych dziennie banki skupywały z Czechosłowacji czy z Niemiec. W efekcie powodowało to z drastyczne okradanie Polaków. Do dzisiaj sprawa nie została poruszona i do dzisiaj nikt nie śmie y, zadać pytanie, jakie to firmy wzbogaciły się na y, przemianie rubla transferowego na złotówki. Czy jakie firmy wzbogacały się na zakupie y, węgla z Polski za, 12, y, za 4 piwa. Po 12 dolarów to w Ameryce były 4 piwa. Więc firma, która kupowała za 4 piwa tonę węgla, sprzedawała je w Ameryce za kilkadziesiąt czy kilkaset dolarów. I ona na tym zarabiała. Kto w tym brał udział? Jeżeli przeczytamy czy zapoznamy się z, inf z informacjami Suworowa, to on wyraźnie pisze, że handel zagraniczny, przemysł ciężki i wydobywczy, banki to jest domena informacji wojskowej. Do Polski w 1944 roku informacja wojskowa przyszła pod postacią dywizji kościuszkowskiej. Dywizja kościuszkowska powstała na bazie dywizji gwardii. W każdej dywizji gwardii był batalion GRU. Każdy agent GRU miał co najmniej 3 do 5 yy, no, jakby to powiedzieć, donosicieli. I oni obsadzali większość, czy właściwie wszystkie banki, Yy, ubezpieczalnie, a nawet związki zawodowe. Proszę zauważyć, że pierwszymi yy, przywódcami związków zawodowych w państwie robotniczo-chłopskim byli generałowie Wojska Polskiego. Ochab, Zawadzki i tak dalej. Nie było żadnych działaczy związkowych. Już nie mówiąc, że sam fakt istnienia związków zawodowych w państwie robotniczo-chłopskim jest literacką fikcją. Przecież państwo było przez robotników prowadzone i chłopów to dlaczego związek zawodowy który miał bronić robotników i chłopów miał walczyć z innymi robotnikami i chłopami rządzącymi tym państwem to się nie trzyma kupy ale do dnia dzisiejszego istnieją związki zawodowe i one rzekomo chronią robotników gdzie w którym miejscu Dlaczego ten biznes szczepionkowy tak się kręci? I dlaczego w Polsce się wprowadza, nie tylko w Polsce wprowadza się przymus szczepień? Jak ustalono, biznes szczepionkowy to jest ponad 20 miliardów dolarów. A w ciągu najbliższych 10-15 lat ma wzrosnąć do 70 miliardów dolarów. No i skąd trzeba te pieniądze ściągnąć? Rynek na zachodzie coraz bardziej się kurczy, dlatego że ludzie widzą bez sens tej działalności. W związku z tym w coraz większej ilości państw stosować zaczyna się przymus. I musimy przejść do ostatniego wydarzenia, rzekomego zatrucia podwójnego szpiega w Anglii. Otóż cała sprawa tego szpiega wygląda na jedną wielką farsę. Dlaczego? No proszę pomyśleć sobie. Stoimy na przystanku i nagle jakiś tam człowiek zaczyna się zataczać i upada. To co robi normalny obywatel? No, bierze komórkę i dzwoni pod 112 albo pod inny numer pogotowia ratunkowego. Mniej więcej po 10 minutach, 15 w najlepszym razie przyjeżdża pogotowie ratunkowe. Pogotowie ratunkowe, a nie specjalna grupa do skażeń chemicznych. A tutaj, w tym przypadku tego wypadku teatralnego w Anglii, przyjeżdża grupa do walki chemicznej, w specjalnych ubiorach i tak dalej. A skąd niby oni wiedzieli, że mają przyjechać akurat w to miejsce? A który to z obywateli, który obserwował tą całą akcję, wiedział, że to jest gaz i trzeba y, specjalny oddział do walk chemicznej sprowadzić? To jest to bzdura ewidentna. Jeżeli by było to prawdą, to albo ten człowiek, jego córka by się zatruli natychmiast, i w ten czas to byłaby to normalny zgon i nic poza tym, albo by przeżyli, ale wiatr panujący w takim miejscu, a wiatr powstaje nawet przy przejeździe samochodu, rozwiałby ten gaz. Więc cała ta heca szeroko reklamowana w mass mediach jest farsą, która ma jeden cel, zaostrzyć sytuację międzynarodową. No i teraz pytanie, a kto na tym korzysta? Zawsze na zaostrzaniu sytuacji międzynarodowej korzysta City of London Corporation, dlatego że to koncerny gromadzone w tym państwie produkują albo broń, albo materiały patronkowe, albo mundury, albo coś innego. Proszę zauważyć, że wszyscy teraz zaczynają nagle psioczyć na tego złego Putina. No dobrze, tylko Putin jest członkiem. City of London Corporation, parlamentu. No to znaczy, że najpierw uzgodniono to w kawiarnianym stoliku przy kawie i koniaku, co będziemy robili, a dopiero potem to poszło w świat. Przecież nie tworzy się takich rzeczy gdzieś na forum jakiejś tam organizacji, tylko w zaciszu gabinetów. Czyli innymi słowy, jest to już dawno ustalone, że w jednym i w drugim Jedna i druga strona będą nagle wynajdywała wspólnego wroga. I tym wrogiem w tej chwili jest, są, jest Rosja. Czy Rosja rzeczywiście jest jakimś wrogiem? No trudno to w ogóle dyskutować na ten temat, dlatego że od 90 roku armia rosyjska z tego półtora miliona spadła. Do 248 tysięcy, a natomiast armia ukraińska wzrosła do 255 tysięcy, czyli jest dużo większa niż już sowiecka, rosyjska. To raz dwa, wydatki na w, w, wojsko, na uzbrojenie w Rosji to jest około 60 czy 70 miliardów dolarów, czyli 10 razy mniej niż wydają Stany Zjednoczone. No oczywiście, że nie ma żadnej możliwości porównania tych sił. To raz, dwa. Wszystkie 10 krajów najbogatszych świata wydają połowę na zbrojenia tego, co Stany Zjednoczone. Tylko Stany Zjednoczone mają wojska tak zwane kosmiczne. Żaden inny kraj na świecie nie posiada pieniędzy, żeby coś takiego stworzyć. Ustawa czy uchwała ONZ-u o braku czy, nie, czy zakazie militaryzacji kosmosu już dawno upadła. W tej chwili znajdują się co najmniej dwa okręty y, przestrzenne, powietrzne, kosmiczne, z bronią laserową na pokładzie. Jeden wystrzelony w 2010 w maju, drugi w 2015, w, także w maju. Y, żadne inny kraje na świecie nie stać na tego rodzaju konstrukcje. W tej sytuacji tworzenie sztucznego szumu informacyjnego służy tylko i wyłącznie możliwości zwiększenia podatków i naciągania ludzi na produkcję rozmaitego rodzaju tak zwanych czynników obronnych. Na przykład zakupiliśmy ostatnio rakiety Patriot, podobno, bo, bo nie wiem czy zostało to sfinalizowane. Problem polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze są one dwa razy droższe, to znaczy zakup jest dwa razy droższy niż te same rakiety zakupione dla Rumunii. Po drugie, a kogo one mają bronić? No i wynika jasno, że one są tylko do obrony bas amerykańskich. No, bo jak baza jest, to baza musi mieć obronę swoją. To samo w Rumunii. Kilka lat temu zakupiliśmy F-16. No a teraz cały czas słyszymy, że one się znajdują na wzgórza Golan. To po co my je zakupowaliśmy? Także dwa razy drożej niż zakupił je Izrael. Innymi słowy, cały ten szum ma dwie rzeczy uwiarygodnić. Po pierwsze, istnienie jakiegoś zagrożenia. Dwa. Ym, naciągnięcie czy okradanie ludzi pod yy, postacią podatków w celu zapewnienia jakiejś tam obrony. Przed komu? A tego nie wiadomo, ale musimy to stworzyć, bo inaczej ludzie będą, nie będą chcieli tak łatwo płacić. Yy, wydaje mi się, że takim kolejnym wrogiem, który nas czeka, to jest właśnie wizyta przyjaciół z kosmosu. Pomimo braku jakichkolwiek danych dotyczących, Jakichkolwiek ruchów istnienia życia poza układem ziemskim, znajdujemy teraz całą masę, wręcz epidemię artykułów, gdzie jakieś byli generałowie, pułkownicy czy inni wysocy urzędnicy y, piszą swoje pamiętniki, że już 20-30 lat temu spotkali się z UFO. Opracowano strategię już bardzo dawno. Są tak zwane trzy przyciski: seks, pieniądz i władza. I doskonale tym się operuje. Proszę zauważyć, że tak zwane afery seksualne od czasów pana Perfumo są czymś powszednim wśród osób z kręgu władzy czy tworzonych elit. Elity te wchodzą i jeżeli spełniają, czyli grają według scenariusza napisanego w City, to jest wszystko w porządku. A jeżeli nie, to nagle giną. Ludzie znikają i nie wiadomo, co się z nimi stało. Nikt nie, nie mówi. Okazuje się także, że większość osób, które dochodzi do świecznika, w ten czy w inny sposób była związana y, z konsorcjum y, pana Rothschilda. Pan, y, premier Francji pracował wcześniej u Rothschilda. Y, pan premier Duda, y, przepraszam, Brawiecki, pracował wcześniej w bankach Rothschilda. Tylko takie osoby są brane na stanowiska decyzyjne. Przykładem tego jest wprowadzenie Banku Morgana, który ma straty, już nie pamiętam, tam kilka <laughs> miliardów dolarów do Polski, żeby sobie odrobili chłopcy na nas. Przed chyba pięciu laty przypomniałem sprawę powstania Palestyny czy państwa Izrael. Udowodniłem na podstawie danych oficjalnie opublikowanych na stronach Izraela, że istnieje olbrzymi brak wody w tym państwie. Pobór wody dostępnej tam w tym okresie wystarczał maksymalnie dla kilku milionów ludzi. Państwo się rozrosło i obecnie jest już ponad 8 milionów ludzi. Było w 2010. Dane w ten czas opublikowane wyraźnie podawały, że do roku 2018 zostanie przesiedlonych z Izraela co najmniej 4 miliony obywateli. I w tym czasie powstała sprawa zarówno Ukrainy, gdzie, jak podała prasa amerykańska, na 16 ministrów, chyba 14 jest obywatelami Izraela. Te słynne bataliony Azov, i tak dalej to wszystko są ludzie z Izraela. Dlaczego w Izraelu brak wody uniemożliwia dalszy rozwój państwa? Po prostu okazało się, że te słynne odsalarnie wody przyspieszają zgony ludności na zawały mięśnia sercowego. Brak mikroelementów jest na tyle duży, że po prostu nasz organizm nie jest w stanie dalej funkcjonować i osoby te giną z powodu zawałów. Okazało się, że koszt poprawy jakości wody jest większy niż przesiedlenia tych ludzi. Musimy także pamiętać, co podał minister spraw wewnętrznych Izraela, że... 85 ponad procent mieszkańców tego regionu to są hazarzy z byłego państwa sowieckiego. W związku z czym po prostu wracają jak gdyby do siebie. Były trzy państwa żydowskie. Jedno miało powstać na Krymie po rewolucji październikowej. Drugie na granicy z Mongolią po drugiej stronie Amuru. I trzecim było była Palestyna. W związku z tym, że w Palestynie niedobór wody jest na tyle duży, no trzeba po prostu to przenieść gdzie indziej. I stąd chyba są te zamieszki wszystkie, dlatego że właściwie Liga Antydeflamacyjna nie służy temu, żeby coś tam robić, tylko żeby oskarżać ludzi, którzy przeszkadzają w załatwianiu interesów Izraela. I tylko po to ją powołano i tylko ona to robi. Pojęcie antysemity jest wyjątkowo sztucznym pojęciem, dlatego że semitami nazywamy wszystkich Arabów, a hazarzy to są mongołowie, właśnie pochodzenia tureckiego, więc nie mają żadnego związku. Pisałem o tym na początku roku, o wprowadzeniu nowego podatku od wody. I ten podatek już gminy dostały. Czyli gmina musi dostarczyć do Warszawy ileś tam milionów złotych. Nie podano w jaki sposób gmina ma to ściągnąć z mieszkańców. Czyli mieszkańcy obudzą się za miesiąc, dwa, trzy jakimiś tam dodatkowymi opłatami, które będą jak gdyby uzupełniały to, co gmina musi przekazać do Warszawy. I proszę zauważyć, że jest cisza. Radni na razie nie wiedzą, co z, tym, z, z tymi ustawami zrobić. A to bezpośrednio uderza w mieszkańców. Zamiast tego y, zajmują się z oskarżaniem nas o jakąś ustawę amerykańską, która y, pozwala wytoczyć proces w Polsce. Przecież jest podpisane porozumienie z lat 60. Jeszcze za Gomułkę, że Polska spłaciła Ameryce odszkodowania nie tylko za to mienie, które jest, ale za wszystkie następne, które ewentualnie mogą roszczenia powstać. Czyli jest ta sprawa dawno uregulowana międzynarodowych umowach, to dlaczego teraz się powraca i zaczyna się szum robić wokół jakiejś tam ustawy yy, Senatu Amerykańskiego? My jesteśmy tylko i wyłącznie kolonią City of London Corporation. Powiedział to zarówno pan minister spraw wewnętrznych, czyli osoba jak najbardziej kompetentna w tym temacie, jak również potwierdził to niecałe trzy miesiące temu pan premier, no, było nie było jedna z najważniejszych osób w państwie. Powiedział wyraźnie, że jesteśmy własnością kogoś z Zachodu. No a tym kimś z Zachodu może być tylko jedna instytucja, jedno państwo, które, o którym się w Polsce w ogóle nie wspomina. Ja z przerażeniem słuchałem wypowiedzi niektórych profesorów, którzy w ogóle nie wiedzieli, co to jest City of London Corporation. A to jest państwo, które istnieje już 700 lat. Od 300 lat zupełnie bezspornie yy, rządzi Polską, bo wszystkie zmiany, które były robione w Polsce w ciągu ostatnich 300 lat, były robione za pomocą pieniędzy City of London Corporation. City of London Corporation posiada 97-98% całego kapitału światowego. No, wiadomo, ten kto płaci, ten żąda. I ten wymaga, a nie jakaś tam iluzoryczna y, grupa partyjna. Proszę zauważyć, że u nas od 1945 roku praktycznie rządzi wciąż ten sam rząd. Nigdy nie było żadnego, żadnej zmiany. Polaków się dzieli na partie, partyjki, jakieś kluby i tak dalej, ale naprawdę to jest wciąż ta sama grupa. Dlaczego? Dlatego, że nie ma po zmianie rządu nigdy bilansu otwarcia. Ani za czasów komunistycznych, ani obecnie. Żadna grupa, która dochodziła do władzy, czy to yy, przy pomocy wyborów, czy przy pomocy przewrotu wojskowego, nie robiła bilansu otwarcia, czyli nie pokazywała, jaki jest prawdziwy stan budżetu kraju. No jak nie znam budżetu, to skąd ja wiem, jak można rządzić? I to jest najważniejsza sprawa. Był duży szum. Że pan Komorowski, to znaczy jego ludzie, wynosili jakieś tam obrazy, czy jakieś tam fotele, ale po zmianie warty wcale nie podano, ile zostawili w kasie. No to jak? Nawet najprostsza kasierka, w najprostszym samoobsługowym sklepie, jak zmienia się z koleżanką, to dokonuje bilansu krótkiego, co zostawiła jej w kasie. A my od 80 lat prawie. Nigdy nie wiemy, jaki jest naprawdę stan kasy. Czyli innymi słowy, stawiam taką tezę roboczą, że to się odbywa na zasadzie podpisania papierków, a potem głupi ludek ma płacić. Pierwotne wypowiedzi rozmaitego rodzaju posłów mówiły, że rządy pana Tuska to były właściwie swobodna działalność pana Wicentego R. I pobranie od 350 do 500 miliardów euro. Znowuż, nie wiadomo z jakiego banku, nie wiadomo kto. No tak, ale wszystkie banki są ko kooperacją City of London Corporation. Czyli z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy stwierdzić, że te pożyczki zostały pobrane City. My nie mamy żadnych możliwości dysponowania własnym budżetem, bo ten budżet z całości idzie praktycznie ta nadwyżka do City. Nie znamy zupełnie zasad, na jakich państwo polskie wypłaca prawie 20 milionów euro do banku City na tak zwany efekt cieplarniany. Na co te pieniądze idą? Kto siedzi w Radzie Nadzorczej? Kto przyznaje potem dotacje z tych, z tych pieniędzy? Jeżeli mamy na świecie prawie 196 państw i każdy średnio musi płacić te 20 miliardów, to są olbrzymie kwoty. Nie znamy zarządzających taką ilością pieniądza. Nie wiemy, gdzie to idzie. Proszę zauważyć, że żaden poseł ani senator nigdy nie zainteresował się sprawą wydawania takiej kwoty. 20 miliardów euro to jest prawie ponad 80 miliardów złotych. To jest więcej niż się wydaje na całą służbę zdrowia. Czyli te 150 tysięcy lekarzy, 500 tysięcy personelu dodatkowego wszystkie szpitale kosztuje mniej. No to teraz Państwo rozumiecie, dlaczego musicie czekać 3 lata na zwykłą operację z braku pieniędzy.